Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu na kanale Martin de Simons. Dzisiaj chciałbym zrobić coś, co już dawno, dawno chciałem zrobić. Trochę nie starczało mi, znaczy odwagi nie, ale czasu trochę chciałem inne tematy wypchnąć na kanał i ten temat trochę został w tyle. Chcę przeanalizować, słuchajcie, rozmowę po niemiecku, która się odbywa w filmie Psy. Rozmowa, którą toczy Janusz Gajos z urzędnikiem państwowym. Rozmowa jest po niemiecku i miałem takie pragnienie, żeby ten temat, żeby tą rozmowę przeanalizować, co oni tak naprawdę mówią, kwestie gramatyczne, kwestie leksykalne, żeby to rozkminić, rozwiać wątpliwości, wyjaśnić i tak dalej. Zapraszam. Kann ich bitte zu Ende frühstücken? Frühstücken to jest jeść śniadanie. Tak jak wiele osób myśli, że frühstück essen. Niby to jest okej, okay, ale w sumie Niemcy tak nie używają. Używają czasownika frühstücken. I teraz zu Ende frühstücken to skończyć do końca, nie? Bo Ende to jest koniec, czyli skończyć jeść śniadanie. Chodzi o to, że zu Ende, ten zwrot może się pojawić przy różnych czasownikach, że można zu Ende bauen, czyli skończyć coś budować. Ich habe das Haus zu Ende gebaut. Skończyłem dom, skończyłem budować dom. Można ja ein Projekt zu Ende bringen. Ich habe das Projekt zu Ende gebracht. Doprowadziłem ten projekt do końca. Można jakąś książkę zu Ende lesen, czyli doczytać do końca, czyli skończyć ją czytać. Sam zwrot zu Ende pojawia się bardzo często z czasownikiem gehen. Na przykład der Film geht gleich zu Ende. Ten film się zaraz kończy, czyli dobiega końca. Tutaj w tym kontekście zostało to użyte jako frühstücken, zu Ende frühstücken, czyli czasownik frühstücken, jeść śniadanie. Ten czasownik już zawiera w sobie jedzenie, śniadania. Frühstücken można tylko śniadanie. I zu Ende jako do końca. Kann ich bitte zu Ende frühstücken? Sie sind von der Polizei, nicht wahr? Sie von der Stasi. Sie sind von der Polizei und Sie von der Stasi. Jest pan z policji, jest pan ze Służby Bezpieczeństwa. Stasi, słuchajcie, to jest skrót od Staatssicherheit. Staat to jest państwo, Sicherheit, bezpieczeństwo. Czyli taki nasz odpowiednik naszego w tamtych czasach polskiego UB. Urzędu Bezpieczeństwa. Von, przyjmek von w tym kontekście oznacza pochodzący z tej firmy, należący do tej firmy. Nie? To można by przełożyć na przykład Sie sind von der Bayern Monachium, Sie sind von Volkswagen. Jestem pan z Volkswagena. Niektórzy pomyślą, że można byłoby użyć aus. Właśnie nie. Aus dotyczy pochodzenia z państwa. Ich bin aus Polen, du kommst aus Deutschland und er kommt aus der Schweiz. Raczej kojarzymy to z pochodzeniem, z narodowościowym pochodzeniem, z kraju konkretnego. Sie halten mich wohl für jemanden anderen. Sie halten mich wohl für jemanden anderen. Z pewnością uważa mnie pan za kogoś innego. Bierze mnie pan za kogoś innego. Czasownik halten to jest uważać kogoś. No, że on ma kilka znaczeń. Halten to jest trzymać w takim pierwszym, swoim pierwszym znaczeniu. Natomiast w tym kontekście zostało to użyte, że na przykład uważam cię za głupca. Ich halte dich für einen Dummkopf. Für einen Idioten. Ich halte dich für. Uważam ciebie za. I to jest reakcja, że pan mnie uważa. Sie halten mich wohl. Słowo wohl oznacza z pewnością, na pewno. To jest takie trochę synonim słowa sicherlich, sicher, gewiss. Nie? To jest tak jakby, to są jego pochodzenia. Sie halten mich wohl für jemanden anderen. Co tu się stało? Für, przyjmek für jest zawsze z akusatywem. Jemanden anderen, za kogoś innego, bo ktoś inny to jest jemand anderer.
jemand andera. Ale pojawia się für, wymaga akusatywu i my tego zwrotu musimy użyć, odmienić. Dlatego jest jemanden anderen. Sie wollten sich doch mit Gebrüdern Schwabe, dem großen Marian und Zenon treffen. Sie wollten sich doch mit Gebrüder Schwabe treffen. Chciał pan się spotkać. Sie wollten sich treffen. Mamy tutaj czasownik sich treffen, spotykać się, mit, z kimś. Czasownik wollten jest to czas przeszły od czasownika wollen, chcieć. I to jest taka forma czasownika, która jest często zamienna, to jest właśnie ciekawe, z takim zwrotem jak ich möchte, chciałbym. Czasami idziemy do restauracji i możemy powiedzieć ich wollte, chciałem. I mimo, że to jest czas przeszły, zaakceptowany tu i teraz. Chciałem zamówić kawę. Ich wollte einen Kaffee bestellen. Mimo, że to jest czas przeszły. Zauważcie, że w języku polskim dzieje się podobnie, nie? Że też idziemy do restauracji czy z kimś rozmawiamy i dzień dobry, chciałem, nie że chcę, ale chciałem. Czyli wyrażamy czas przeszły, mimo że dotyczy to sytuacji tu i teraz. Sich treffen. Und Ihnen den neuen Kontaktmann vorstellen. Und Ihnen den neuen Kontaktmann vorstellen. To jest kontynuacja tego wcześniejszego zdania. Sie wollten sich treffen und Sie wollten Ihnen den neuen Kontaktmann vorstellen. Przedstawić nowego łącznika. Tutaj myślę sobie, że warto wspomnieć o dwóch czasownikach w zdaniu. O wollten, bo to zdanie jest długie. Sie wollten sich treffen und Ihnen den neuen Kontaktmann vorstellen. To vorstellen cały czas należy do wollten. Rozumiecie? On, pan chciał co zrobić? Spotkać się, sich treffen i przedstawić vorstellen. I to zdanie przez to, że są dwa czasowniki, to vorstellen stojące na końcu, nie wiem, czy was wybija z rytmu, że to jest dziwne, ale to jest zasada gramatyczna w języku niemieckim. Przy dwóch czasownikach ostatni, przepraszam, przy dwóch czasownikach ten drugi czasownik jest na końcu. Przedstawić komuś kogoś. Czasownik vorstellen, na przykład gdy dziewczyna przedstawia chłopaka swoim rodzicom, mówi chciałabym wam przedstawić Tomka. Ich möchte euch Thomas vorstellen. Der Alte ist doch umgebracht worden. Und der Alte ist doch umgebracht worden. Może niektórzy z was nie kojarzą tej konstrukcji. To jest, słuchajcie, strona bierna w czasie przeszłym perfekt. On został zabity. Umgebracht, słuchajcie, to się bierze z czasownika umbringen. Umbringen, zabijać. Można by powiedzieć, że umbringen to jest synonim czasownika töten. Trochę dziwny, tak? Bo pewnie kojarzycie, bringen to jest przynosić coś, zanosić, zawozić i nagle dostawiamy przedrostek i mamy śmierć. To jest specyficzne w języku niemieckim, że dodanie jakiegoś przedrostka zmienia znaczenie zupełnie, zmienia czasownik, znaczenie czasownika. Ist umgebracht worden, to jest perfekt. Gdybyście to stworzyli w czasie przeszłym prostym, to er wurde umgebracht. On został zabity. I to ten, myślę, że jest łatwiejsza konstrukcja, nie? I taką konstrukcję preteritum właśnie ten czas przeszły ogólnie polecam w stronie biernej, żeby ją używać. Że ten ist umgebracht worden jest bardziej złożony. Unter uns gesagt. Unter uns gesagt. Między nami mówiąc. To jest taki zwrot. Nie? Ten zwrot ma za zadanie niejako zbudować jakieś takie, wiecie, jakąś intymność, jakąś prywatność, tak między nami mówiąc, że w sensie, że jestem bardzo szczery z Państwem. Unter uns gesagt. Jak wiecie, unter oznacza, jego pierwsze znaczenie jest pod stołem, unter dem Tisch, pod szafą, unter dem Schrank i tak dalej. Natomiast unter oznacza też wśród ludzi. Nie? Że coś się roznosi, coś jest jakaś plotka wśród pracowników jest jakaś ploteczka się rozchodzi, że coś tam się roznosi. Unter w kontekście ludzi, unter uns gesagt, między nami mówiąc. Dem Neuen wird's auch passieren. Dem Neuen wird's auch passieren.
nowemu wydarzy się to samo. Zdarzy się to samo. I teraz co tu się stało? Mamy czasownik passieren na końcu i mamy wird. To jest czas przyszły, słuchajcie. To jest Futur 1. Podręcznikowo patrząc, byłoby tak. Es wird dem neuen es auch passieren. Nowemu też się to wydarzy. Też się mu to, też go to dotyczy. Też mu się to wydarzy, że go zabiją. Nie? Passieren, wydarzyć się w czasie przyszłym, to jest datyw. Dem neuen. Skąd się wzięło dem? To jest, chodzi o człowieka, o... Między wierszami chodzi o rzeczownik der Kontaktsmann, o łącznika. Dlatego jest dem, bo to jest datyw od der Kontaktsmann, że jemu, temu nowemu, w domyśle łącznikowi wydarzy się to samo. Dem neuen wird auch passieren. Wird, to jest wird es. To jest połączenie, że wydarzy się to, ta śmierć. Schon ruhig bleiben. Schon ruhig bleiben. Pozostać, to jest bezokolicznikowo rozkaz. Czyli proszę pozostać spokojnym, nie? Ciężko, to jest nieprzetłumaczalne na polski. Chodzi o to, że w języku niemieckim w trybie rozkazującym używa się też bezokoliczników typu bitte essen. Bitte nicht reden, gdy mówimy do jednej, do dwóch, do pięciu osób. Nie mówimy, nie używamy zaimka. Wystarczy powiedzieć bitte nicht reden, bitte essen, proszę jeść, nicht sprechen, nie rozmawiać. Bitte aufstehen, proszę wstać. To jest forma bezokolicznikowa, nie mamy osoby, natomiast osoby, do której jest to skierowane, one rozumieją, co mają zrobić, nie? Jest to gramatycznie jasne. I to jest właśnie ta konstrukcja bitte ruhig bleiben. Po polsku bym to przetłumaczył, proszę o spokój. Ja tu bym rzeczownika użył. Natomiast tu jest bitte ruhig bleiben, użyty czasownik i przymiotnik. Diese Provokation fängt mich langsam an zu langweilen, Herr Offizier. Diese Provokation fängt mich langsam an zu langweilen. Ta prowokacja zaczyna mnie powoli nudzić. Gramatyka. Co tam robi zu? Może niektórzy z Was o to zapytają, może niektórzy w ogóle nie, bo wiedzą, o co chodzi, ale tłumaczę. Mamy dwa czasowniki w tym zdaniu. Mamy czasownik anfangen i mamy czasownik langweilen. To są dwa czasowniki i w związku z tym przed langweilen musi się pojawić zu. Dlaczego tak się dzieje? Bo tak się dzieje właśnie. Przy dwóch czasownikach w jednym zdaniu przed tym drugim czasownikiem stoi zu. Ja doskonale wiem i wy wiecie, że są zdania, w których są dwa czasowniki i nie ma zu. I mam na to lekcję specjalną. Może chcecie lekcję, dajcie mi znać w komentarzach, może byśmy o tym zrobili. Kiedy, które czasowniki, ja ich spisałem, jest ich 13 czasowników, przy których nie ma konstrukcji z zu. To jest modalny 6, to jest lassen, to jest gehen, to jest werden, to jest würden i tam jeszcze parę. W każdym razie tutaj musi być zu. Natomiast wracając do tego zdania, ono mi się tu gramatycznie nie do końca podoba. Natomiast musimy uwzględnić język potoczny, tak? Oni w tym znaczeniu, nie wiem kto pisał te dialogi po niemiecku. Wiem, że jeden z aktorów właśnie tego reżysera mówi po niemiecku, możliwe, że on to robił, nie wiem. Ja bym to zdanie gramatycznie wyprostował do takiej formy. Diese Provokation fängt an, mich langsam zu langweilen. Nie? Tak bym to przełożył. Chodzi o to, że mich należy do langweilen i nie powinno się go, nie powinno się zawieruszyć przy czasowniku anfangen. Bo to jest ważne, żeby był przecinek, jest czasownik anfangen i od przecinka zaczyna się wszystko, co dotyczy drugiego czasownika. I zaimek mich dotyczy langweilen i langsam też. I tutaj bym tak to przedstawił w mojej wersji, ale tutaj się nie upieram, skoro twórcy tak to zrobili, to pewnie był taki zamiar i zamysł, żeby trochę tą gramatykę zaprzekręcić, niejako odchylić. Wieder słaby. Haben für Sie 25 Kilo Amphetamin hergestellt.
Gebrüder Swabe haben für Sie 25 Kilo Amfetamin hergestellt. W tłumaczeniu jest to jako przygotowali 25 kilo amfetaminy, natomiast żeby była jasność, herstellen, to jest czasownik, który został tu użyty w czasie przeszłym, hergestellt, to jest inaczej wyprodukowali, czyli przy czasowniku herstellen postawiłbym znak równości, słuchajcie, z czasownikiem producieren. No bo oni wyprodukowali to, nie? Przygotowali, wiadomo, że przygotowali, w sensie trochę mamy w kontekście przygotować, w sensie tak przygotować do wysyłki, zapakować, owinąć, a oni go zrobili, ten towar, nie? Czyli hergestellt zostało, dlatego tutaj czasownik producieren, myślę, że wiele osób zna, herstellen może mniej, to jest bardzo stricte niemiecki czasownik, nie? Mamy czasownik stellen i przedrostek hergestellt. Sie verlieren diesen Stoff, den Kontaktsmann und das Geld. Sie verlieren den Stoff, den Kontaktsmann und das Geld. Stracicie Państwo towar, łącznika i pieniądze. Verlieren, tracić, gubić, też przegrać coś, ale na przykład w nomenklaturze sportowej można przegrać mecz, walkę i tak dalej. Tutaj stracić w tym kontekście zdecydowanie. Ziffer, pan straci kogo co. Natomiast gramatycznie patrząc, myślę, żebym się tu pokusił o czas przyszły, gdybym ja to zdanie tworzył, o czas przyszły futur eins, że straci, bo nie, że on, bo on nie traci teraz, on ma to stracić, to jest groźba, nie? Jak nie zrobicie tak, jak ja sobie życzę, no to stracicie. Ja bym tutaj to zdanie zbudował, sie werden den Stoff, den Kontaktsmann und das Geld verlieren. Tak bym się pokusił o to zdanie, żeby to było gramatycznie takie, wiecie, picuś glancuś, chociaż cały czas to jest język, ma być język potoczny i został użyty czas teraźniejszy. Pan traci, panowie tracicie towar, łącznika i tak dalej. Wunder, kolega. Und ihr Kollege, der sagt uns nichts Lustiges. A pana kolega, ihr Kollege, to jest ważne też zwrócić, nie dein Kollege, twój, tylko pana. Zajmiemy dzierżawczy w trybie grzecznościowym. Der sagt uns nichts Lustiges. Czy on nie powie nam nic wesołego? Ja tam słyszę der, nie wiem, czy to było w zamyśle, w dialogu, natomiast to jest potoczne. Zamiast powiedzieć er, jako on, używa się rodzajnika. No bo skoro to jest facet, mężczyzna, to ma rodzajnik der Mann. Dlatego został użyty rodzajnik der. Nie wiem, czy znacie taki zabieg. Zamiast sie, ona, czasami mówi się die. Zamiast es, mówi się das, w rozumieniu na przykład dziecko. Dlatego der sagt uns. On powie nam, on nie powie nam nic wesołego. Gramatycznie powinien być czasownik na pierwszym miejscu, nie? Sagt er uns nichts Lustiges? Sagt der uns nichts Lustiges? Natomiast tutaj szyk nie jest uwzględniony jako pytaniowy, lecz jako zwykły szyk w domyśle ma być pytanie. Lustig to jest wesoły. Nic wesołego, nichts Lustiges. Co powstaje? Lustig. Robimy na tym słowie dwie operacje. Pierwsze, duża litera, po drugie końcówka es. I wtedy mamy nic wesołego, nichts lustiges, albo coś wesołego, etwas lustiges. To może dotyczyć każdego innego czasownika. Na przykład lecker to jest smaczny, a coś smacznego to jest etwas leckeres. Od razu duża litera i końcówka es. Mały, klein, coś małego, etwas kleines. Gut, dobry, coś dobrego, etwas gutes. Nie? Tak się tworzy właśnie na podstawie przymiotników. Dobrze, koniec. Koniec na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Chciałbym Wam, to są informacje dwie organizacyjne. Po pierwsze,
trwa konkurs dla moich widzów. Możecie wygrać takie magnesiki na lodówkę. Możecie, tylko musicie zrobić jedną rzecz w trzech elementach, mianowicie wysłać do mnie mailem albo zrzut z ekranu, screenshot, albo zdjęcie komórką, po prostu monitora, komputera albo laptopa z trzema informacjami, że subskrybujecie mój kanał i macie kliknięty dzwoneczek, że zostawiliście jakikolwiek komentarz pod moim filmem i że podzieliliście się linkiem do mojego kanału, do mojego filmu, jakiegokolwiek filmu z mojego kanału gdzieś na waszych portalach społecznościowych. Te trzy rzeczy. Macie to wypisane w opisie i w pierwszym komentarzu. I wśród tych osób będę losował, podam datę kiedy, bo jeszcze nie wiem, kiedy ja to opublikuję ten film, podam datę, do kiedy trzeba wysyłać do mnie mailem i ja będę wśród tych losował 5 magnesików. Wy sobie wybierzecie, który was by interesował. Natomiast zapraszam na moje lekcje grupowe. Macie w rozpisce też, że prowadzę lekcje w czasie weekendów, soboty. Mam też zajęcia wieczorne w czasie tygodnia, na różnych poziomach. Mam to też opisane w opisie na dole i w pierwszym komentarzu, jak was to interesuje, nauka ze mną. Zwróćcie uwagę na koszty, są bardzo, bardzo niskie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do kolejnego filmu. Trzymajcie się cieplutko, cześć, hej!